Już live? Już live. Jesteśmy live. Tomku, tak, Tomku. Ty nasz Asie. Czapki z głów nasz, Lowe Lasie. Osty. Pozdrawiam wszystkie Marty, Basie i Rozkasie. Rozkochałeś Martę, Basie, a dziś także Kasie, Asie. Słuchajcie, no czy pojechać na, czy pojechać do Bolonii uda się. O! Ty ananasie. Ty ananasie. Osty. Słuchajcie, tak, to był mecz Tomka Fornala. Oczywiście rywal taki, jaki był, to był. No, w pierwszym secie ale był. Nie, ale to są ale bardzo fajny zespół. Bardzo fajny. Wysocy, mocno bijący i to absolutnie do prezentacji Chin tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, bo no, grają jak Chińczycy od lat. No, ale w przyjęciu gorzej. No biega. Niż te wcześniejsze Chiny. Przyjęcie biega. Nie, że my też świetnie zagrywaliśmy, to mówmy się. Ktoś puka. Marta, Basia? Marty, Basia i tak czy dalej. Czy też Asia? No to tak. No, ale Tomasz, przyznasz Andrzeju, że zanotował set wyjątkowy. Wybitny nawet. Rzadko zdarza się, żeby cała drużyna grała na minus, a jeden zawodnik z pięcioma asami. To jest taka statystyka i zazwyczaj trenerzy są zadowoleni. Gdzie my jesteśmy? Matuta. To jest nasze. Masz sześć asów, sześć błędów. To jest pierwszy set. Ale pierwszy set, tak. Generalnie trenerzy są zadowoleni, jak jest jeden as na trzy błędy. Skończyło się 12 asów, 10 błędów. A my skończyliśmy z mniejszą ilością błędów niż asów, więc jakby po Iranie, gdzie tych zagrywek jednak napsuliśmy dużo i w ogóle tych błędów było bardzo dużo, to no to zmiana o 180 stopni na no, Tomek wybitnie, naprawdę. Nie, no, pokazał, pierwszy że set pokazał, że i z ławki może wejść jako ten zmiennik na zagrywkę w meczu z Iranem, a teraz dał popis i to w ważnym momencie, bo był takim granatem z zasłoną dymną w tym pierwszym secie i przykrył te wszystkie nasze mankamenty w innych elementach. No i taki mecz może troszkę namieszać tutaj w głowie trenera Grbicia, wiesz, bo to nieważne jaki przeciwnik, myślę, że ważne jest to, że on wszedł drugi raz w tym turnieju, bo drugi raz z Iranem też wszedł z taką zagrywką punktową. Wchodzi i wypełnia swoją rolę. Tak, tylko był Sebastian Świderski gościem w naszym studiu. Słucham. Nie wiem, czy ty, Andrzej, też zinterpretowałeś te słowa tak jak ja. Czyli, że szóstka jest już gotowa trenera Grbicia. No, a ja nie mówię o szóstce, o czternastce, bo myślę, że Tomek walczy o czternastce. Nie, no, według mnie on już jakby Tomek w tej czternastce był. No. Według mnie nie. Ja bym rozmawialiśmy chyba nie, dwa dni temu i mówiliśmy, że to jeszcze nie wiadomo, że jest tych pięciu przyjmujących, że dwóch jest pewniaków, a trzech walczy, ale rzeczywiście po tych meczach wydaje się, że Tomek się zbliża, jest tak jakby gramy ustawieniem 2-1-2, czyli dwóch pewniaków, jeden taki najbliższy tej dwójce, czyli Tomek i dwóch, którzy będą walczyli o to czwarte miejsce, czyli Kwolo i... Czyli ty uważasz, że Kwolo walczy z Bednożem? No Lepeczkę, no ja powiedziałem tak przed w ogóle zgrupowaniem, że tak naprawdę, pamiętasz to? Jak tak, tak, ja cały czas... I tam Tomka jako trójkę dałem i dałem walkę Bednoża z Kwolem. A ja cały czas uważam, że Kwolo walczy właśnie z Tomkiem Fornalem. Nie, znaczy no teraz... No oni mogą walczyć o bycie tym wchodzącym z ławki jako dokładnie pierwszy. Tak, dokładnie tak. Ale teraz się trochę komplikuje sytuacja Bartka, no zdrowotnie przede wszystkim, no tu jest klucz. Nie, no to oczywiście, no ja zakładam, że oni są zdrowi, tak. Jeżeli on jest kompluzowany, to nie ma w ogóle tematu, tak? Natomiast zakładam, że jeżeli on jest zdrowy i walczy, to walczy według mnie bardziej wtedy Tomek Fornal i Kwolo. Przeczytałem na Twitterze, że trener Grbicz jest fanem mimo testowania tutaj takich rozwiązań personalnych i ilości na danej pozycji, że tu trzech środkowych, tu trzech atakujących i czterech przyjmujących, to że on jest fanem ustawienia cztery, jakby proporcji 4-4, co do przyjęcia środek. Ja też tak słyszałem. Czyli i to tak może oznaczać, że jednak jeden z przyjmujących odpadnie, a Poręba dołączy na czwartego. Też tak wczoraj mówiłem. Na jeden i drugi turniej. I też tak trochę wyczułem ze słów trenera przed rozpoczęciem tego sezonu reprezentacyjnego, kiedy pytałem się na przykład właśnie, czy jest możliwe rozwiązanie Heinenowe, trzech atakujących albo pięciu przyjmujących i tak dalej. No raczej trener sugerował, że niezwykł
takich roszad dokonywać. No to, to by też oznaczało, że wcale nie jest powiedziane, że w sobotę zobaczymy Karola Butryna. I że skoro trener Grbicz jest fanem tego 4-4-2, piłka, to jednak może być tak, że na przykład zobaczymy znowu Łukasza Kaczmarka, ale na przykład tym razem z Marcinem Januszem. Dzisiaj tak miało być. Bo Marcin będzie miał 3 dni bez meczu. Tak? To jest wiedza w pewnym sensie nieoficjalna, ale dzisiaj przymierzane było wstępnie takie wystawienie przekątne. Ostatecznie zagrał Janek Firlej. No, ale to dlaczego? No, dlaczego? Skoro tak miało być. W sensie widocznie jakby... jakieś tam decyzje w ostatnich chwili zostały zmienione ze względów być może albo fizycznych, albo innych, ale no jakby to pokazuje, że szukał raczej tej pary z pierwszym rozgrywającym swoim trener Grbicz. Czyli możliwe było jakby założenie, że Marcin Janusz wyjdzie we wszystkich tych meczach tutaj w Gdańsku w pierwszej szóstej? Nie, myślę, że nie. Myślę, że w trzech meczach. Myślę, że w trzech meczach. Czyli na przykład sobotni miał być dla Janka Firleja? Nie, no tak. Miał być dla Janka Firleja, żeby nie zagrał dwóch meczów z rzędu Marcin Janusz. No dobra, no teraz jak zmienili, to będzie jednak po dwa, tak? Czyli Firlej i w sobotę Firlej? Mam nadzieję, że nie, no że jednak nie, no Marcin musi, Janusz musi grać. Musi zagrać dwa mecze z rzędu. Przede wszystkim, słuchajcie, no on też nie ma nabitych. Na mundialu też tak będzie, no słuchajcie. No, nie no, może to tak, Marcin liczymy na to, że i w Polonii tak będzie. No, no tak, finał no i finał. No nie, no według mnie powinien i to tak naprawdę powinien zagrać dwa mecze według mnie, dwa mecze już takim optymalnym składem, no, i sobota i niedziela. A czy ty myślisz, że i na Holandię tak. I na Słowenię zagramy tak. Galowo? A czy rozmyci jesteście? Jacy? Rozmyci. A, bo ja nie zmieniłem netu, to może za chwilkę sobie podmienimy, żeby być rzeczywiście na lepszy... Telefonem na korbkę. Na lepszy net, bo jedziemy na hotelowy. Niskie standardy. Internet nie wyrabiają. 5G, 8K. Nie, jedziemy na hotelowym internecie, a to niestety nie jest za szybki. Za chwilkę zmienimy sobie na właściwy i będzie prawdopodobnie lepiej. Ale słychać, tak? Bo to słuchajcie, no, to jakby nasza wizja nie ma tu znaczenia. No. Piękniejsi nie będziemy. Zobaczcie, nawet jak Olek nie zagra, to i tak tematem przewodnim jest Olek Śliwka. Trochę jest drogą ofiarą. O, teraz jesteśmy. Chyba już powinniśmy być na OK. Dajcie znać, czy jest wszystko OK, czy ten przepiąłem internet, teraz już na tym powinno hulać. Dajcie znać, czy jest OK. Oj, nie ma was. Tak, no nie ma nas, bo nie było nas, jest okay. Ale jest OK. Już no, moim zdaniem wszyscy by byli zadowoleni, gdyby z każdej drużyny plusligowej było po jednym zawodniku, jeszcze najlepiej z każdego województwa w ogóle, a zresztą niemożliwe. 14 i wtedy byłoby bez faworyzowania żadnego miasta, żadnej... Ale nie, ale teraz no umówmy się. Ale zostaw to, Andrzej. No. Pytanie jest takie teraz. No bo kibic jak ogląda taki mecz. No. Ogląda mecz taki jak z Iranem, ogląda mecz taki latającego nad siatką Forniego po pas. Walącego asy, przyjmującego świetnie, zagra taki mecz. No i w sposób zasadny zadaję pytanie. Czy no taki Tomek, kurde, no lepiej zagrał niż Olek dwa dni wcześniej. No to może trzeba stawiać na Tomka Fornala. Tylko zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Czy dzisiaj na przykład dobry mecz zagrał Kamil Semeniu? No, taki niewidoczny, wiesz, taki niewidoczny, zagrał no. Swoje,
Ale no, to ma być lider nasz. Ale dzisiaj nawet Firmy, wiesz, on był chyba trzecią opcją w ataku, Kamil Semeniuk. Tak naprawdę w takich meczach z Aksy Kamil to jest na równi z Łukaszem, dostaje piłki, albo nawet więcej, czasami więcej. Więc ten atak też się inaczej będzie rozkładał. No. Dlatego ja uważam, że Kamil powinien zagrać jeszcze dwa mecze z Holandii i Słowenii. No i uważam, że w ogóle pierwszy skład powinien zagrać przed Bolonią dwa mecze. No. Powinien zagrać dwa mecze, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało już na Kalowo, no bo słuchajcie, no ćwierćfinał to jest ten mecz o wszystko, no albo po jednym meczu się spakujesz i wracasz z Włoch, albo grasz tam o medale, o zwycięstwo, no więc tych meczów ta pierwsza szóstka też nie zagrała tak bardzo dużo, no. Mówiliśmy o... Z jedną zmianą ewentualnie, być może. Mówiliśmy o tym w studio, że skoro ten turniej jest taką fazą przejściową i ponieważ wyniki w tym turnieju nie mają jakiegoś większego znaczenia dla naszego awansu do tego turnieju, do turnieju głównego, bo już tam jesteśmy, no to skoro to jest potraktowane jako naładowanie tych baterii, jako przygotowanie fizyczne do kolejnych turniejów, do tej Bolonii, no to jednak ci, którzy mieli najcięższy sezon, a umówmy się, są to gracze z Aksy, bo oni skończyli najpóźniej, mieli tych meczów najwięcej. W tej teorii, bo to ona w studiu też i była. I oni też dostali wolne, zasłużone wolne, najpóźniej to wolne mieli ze wszystkich zawodników i też jakby wrócili do treningów troszkę później niż inni i to teraz wychodzi, tak, bo jednak widać po Tomku Fornalu, widać po i Butrynie na rozgrzewce chociażby, jak się go ogląda, czy innych chłopakach, którzy zaczęli od razu po lidze, że wyglądają lepiej fizycznie i łatwiej znoszą trudy tych ciężkich treningów niż chłopaki z Aksy. I tego się nie przeskoczy. I oni też, to nie są 19-latki. Tomek Fornal świetnie to znosi, bo ma 23 lata. Dobrze liczę? 5. Dobra. 25 lat. Ale i Olek Śliwka, i Łukasz Kaczmarek, i Semen są od niego starsi. Plus mieli najcięższy sezon z tej całej ekipy, więc oni jakby teraz będą wyglądali dużo gorzej, ale koniec końców wszyscy prawdopodobnie gdzieś te ich linie przygotowania fizycznego się spotkają w tym samym punkcie w Bolonii, tylko po prostu jest do tego inna droga. I mówiliśmy o tym wczoraj. Chcielibyśmy, żeby to wszystko wyglądało już teraz rewelacyjnie, żeby nasza kadra grała tak jak Zaksa w Lidze Mistrzów. Ale no, jest do tego jakaś droga i nie oszuka się fizyki. I po prostu kibice to muszą zaakceptować. I moim zdaniem, no niestety pokłosiem dyspozycji Olka Śliwki w tej chwili, Semena, Łukasza Kaczmarka, to jest tylko jest pokłosie jakby sezonu ligowego i tej przerwy, którą mieli po ja to ligowym. Wszystko rozumiem, tylko jakby dwie kwestie. Po pierwsze, my jakby zawsze robiąc prawdę siatki oceniamy tu i teraz, tak, na podstawie tego, co widzimy, no bo ciężko czasami cały czas brać poprawkę, albo mieli trening ciężki. No ale tu i teraz jest takie, ponieważ no coś tak, się tak, wydarzyło nie, wcześniej. Okay. Wszystko rozumiem, no, natomiast też nie jesteś w stanie ani ty, ani Grbici, ani pewnie nikt z kadry na 100% zagwarantować ci, że w Bolonii to się wszystko zejdzie. Więc my oceniamy tu i teraz, bo tak jak powiedział troszeczkę, to słowo już pewnie gdzieś tam się zakorzeni, nie ma co pudrować, no jakby po prostu oceniać tu i teraz, a jeżeli to będzie wyglądało coraz lepiej, lepiej troszkę z Holandią, lepiej troszkę ze Słowenią i dojdzie ci w Bolonii, zagrasz dobry mecz w ćwierćfinale, no to powiesz, okej, okay, udało się, poskładało się. Natomiast jak nie zejdzie się to w Bolonii ci w ćwierćfinale, odpadniesz w ćwierćfinale, no to nie będziesz wtedy nagle mówił, a słuchajcie, bo to czy tego i nie wyszło. No, okay, nie? Więc ale... jakby fajnie, że ty to zaznaczasz, bo ty to też mówisz z perspektywy nagrającego siatkarza, który to po prostu wie i czuje, a nie mówi na nos. Więc fajnie, że ty nam to zaznaczasz i nas pukasz w tył głowy, słuchajcie, i kibicom miejcie troszeczkę cierpliwość, uzbrojcie się w cierpliwość, natomiast no jakby ja rozumiem też kibica i rozumiem, że ten, kto przychodzi do hali na mecz i ogląda, no to jakby widzi to, co widzi i on może się niepokoić, on może się niecierpliwić i nie musi jakby na wszystko brać poprawkę i nie musi wszystkiego wiedzieć, nie musi wiedzieć, że była ciężka siłownia,
że ten wszedł dwa tygodnie później w trening, a ten miał tydzień więcej urlopu. A jeszcze jedna rzecz, tylko pamiętaj o tym, że kibice doświadczeni trochę ostatnim sezonem też czekali. Tak, też ta szóstka była jasna i też czekamy na niektórych zawodników, że dojdą do formy. I boją się czekać, bo widzą lepszy. No tak, ale też pamiętam. Ale ja ciebie w pełni rozumiem i oczywiście trener też musi założyć, bo wie, co zawodnik dany potrafi, co umie i gdzie chce go widzieć ze swoją formą. To jest absolutnie naturalne. Dokładnie. No pamiętajmy, gdzie jakby w ostatnich miesiącach na co zawodnicy, którzy są w kadrze, szykowali swoje szczyty formy i kiedy mieli wyglądać najlepiej i kto wtedy wyglądał najlepiej. Bo mówimy o finałach ligi, o Pucharze Polski i o finałach Ligi Mistrzów. I wtedy najlepiej wyglądała trójka z tych, którzy są w kadrze, czy czwórka nawet, no jeszcze Marcin i Janusz, ale rozmawiamy o skrzydłowych. Kaczmarek, Śliwka, Semeniuk, Tomek Fornal, mimo tego, co dzisiaj zrobił i jakby to chwała mu za to, ale no w finałach ligi no widać było, że jest gorszy od Semena i od Śliwki, no. Tak? Więc dajmy im czas i dajmy Grbiczowi czas i ten turniej, mówiliśmy o tym, wyglądałby inaczej, gdybyśmy tutaj walczyli o życie, a my tutaj nie walczymy o życie i chcemy... Ale wiesz co, tylko mi się też wydaje, że jakby wielu kibiców też to rozumie, tylko oczekuje po prostu tego, że będzie czujny trener, że nie popełni błędu czekania zbyt długiego, że jakby będzie rotował wtedy, kiedy trzeba, że będzie zmieniał wtedy, kiedy trzeba, że jeżeli widzi, że siłą rzeczy teraz, tu i teraz Tomek Fornal jest w tak kapitalnej formie, no to być może trzeba będzie szybciej reagować, szybciej zmieniać, tak? Bo czekanie jest dobre, natomiast kibic jakby właśnie jest teraz już przewrażliwiony i mówi, okej, my już czekaliśmy, tak jak mówi Jurek, i nie udało się, no to teraz, no żeby nie spalić się drugi raz. No, lampki powinny się zapalać pewnie dopiero po Bolonii. Jakieś alarmowe, że coś się nie udało, albo na razie to jest droga do Bolonii i to jest za wcześnie na to, żeby mówić, a tutaj coś jest nie tak, tego ktoś holuje, trener, a tego odsunął, a nie powinien, jakby no poczekajmy do tej Bolonii. A nawet powiem więcej. Chyba i przyjeżdżając do Gdańska zakładaliśmy, że najcięższy mecz i najważniejszy test dla nas to chyba będzie jednak Słowenia, czyli ostatni mecz tego turnieju. Mecz grany wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, czyli w szóstym dniu tego turnieju i do tego meczu jeszcze jest odrobina. Zobaczymy, jaką szóstką na ten mecz wyjdziemy i jak zagramy ten mecz, bo ten mecz myślę, że będzie mimo ważny. Tego, że ja uważam, że przydałoby nam się wiesz, trochę stabilizacji tam przed tym ćwierćfinałem, to chyba nie pierwsze, bo teraz to musi zagrać jeszcze, po to jest stawiany Bartosz Bednarz, że on musi zagrać. Znaczy, bo wie, że razem. No dlatego mówię, dlatego nie. Myślę, że zagramy Fornal Bednosz z Holandią i Semeniuk Śliwka, jakby ten pierwszy skład, który tak jak no mówię, to mówię, no czyli ze Słowenią. Tak, zagramy tak. Ostatni mecz, tak. Zagramy i do tego meczu my się szykowaliśmy, więc chyba to będzie, nawet jeżeli nie Bolonia, to będzie mecz, który będzie być może papierkiem lakmusowym, czy idziemy w kierunku Bolonii z dobrym planem. To może być mecz o wszystko o Słowenii. Może być. Bardzo możliwe. No, teraz pytanie. Zajebista taka imitacja ćwierćfinałów Bolonii. I teraz pytanie, co może zrobić trener? Bo może postawić swoich wybrańców, tych, których on uważa, że to będzie jego skład, czyli szóstka plus libero, ten jego pierwszy skład, i postawić ich na Słowenię. A może na przykład zagrać pokerowo i trochę zagrać wszystkim na nosie i sobie posprawdzać zupełnie inne warianty i przed Bolonią na przykład wpuścić... Ale wiesz co, no, to grozi tak, jak później się wywrócisz w ćwierćfinale, no to trochę się ośmieszysz. No. No i poza tym, kiedy będziesz Marcinem Januszem, który naprawdę nie ma, cały czas to mówimy, nie ma wielu nabitych meczów. Kamil Semeniuk nie ma wielu nabitych meczów. Olek Śliwka w pierwszej szóstce nie ma wielu nabitych meczów. Tomek Fornal nie ma wielu nabitych meczów. Kiedy ci wszyscy zawodnicy poczują odpowiedzialność za wynik, za bycie w pierwszej szóstce, niezależnie jaką sobie tą pierwszą szóstkę wymyśli trener, jak nie właśnie w takich meczach. No jeżeli będziesz testował, to co, nagle wyjdziesz w Bolonii i powiesz, słuchajcie, wy jesteście moją pierwszą szóstką, nagle? No bo jakaś pierwsza szóstka musi być.
Muszą to nie jest Vitor Hayne. No to skoro teraz wyszedł Fidley, no to może być na przykład, że w sobotę zagra znowu Marcin z Bartkiem Kurkiem i potem, bo wiemy, że jutro mają ciężką siłownię, tak, kolejną. I też nie wiadomo jakby kto, jak te siłownie zniesie, jaki będzie plan potem na Holandię, w jakiej formie będzie Bartek Bednosz, czy już będzie trenował, bo wiemy, że nie trenował. Więc to też pewnie gdzieś tam jest uzależnione trochę od stanu fizycznego chłopaków, jak oni ten dzisiejszy trening wyniosą. To jest też długi turniej, to są 4 mecze. Mówimy o tym turnieju tutaj. No trzeba patrzeć też na zdrowie, tak? Tym bardziej, że ta Bolonia nie jest wcale tak odległa, no ona jest zaraz, więc to jednak zdrowie zawodników jest najważniejsze. No jestem ciekaw bardzo, sam jestem ciekaw, jak to rozegrają i jak nasz sztab poustawia te dwa spotkania, sobota, niedziela, no bo no to jest taki trochę półfinał i finał, może być taki test Bolonii, tak? Półfinał i finał, bo grupa będzie, w sensie grupa, ćwierćfinał będzie jednego dnia, potem będzie dzień przerwy, tak? Ewentualnie w Bolonii i potem będą dwa mecze, półfinał i finał, sobota, niedziela. Więc to może być taki test dla już chłopaków, którzy mają być teoretycznie podstawowymi, żeby zagrać dzień po dniu z najmocniejszymi chyba tutaj zespołami. Bo tak sobie myślę na końcu, tutaj ktoś napisał, Paweł Andrasz plus Włosi mają już ograne składy. Tak sobie myślę, że znowu jest ta teoria, którą ty przedstawiłeś, że my mamy najmocniejszą 14 być może na świecie. No, i 20 pewnie. I być może 20 i 25. Natomiast już kiedy przychodzi do 6, 7, to już jest kilka kadr, które się do nas zbliża, bo po prostu ma tych 5, 6, 7 zawodników. I teraz tak, Włosi mają graną gotową 6, bo grają cały czas i zgrywają 6. Amerykanie praktycznie grają, łoją jedną 6, wygląda na to, że do tej 6 wchodzi tylko Christensen i grają tą 6, już był wcześniej oszczędzany, ale wchodzi już teraz. Może być tak, że Iran ma już gotową 6, jeżeli wejdzie, Słowenia ma gotową 6, jeżeli wejdzie, Japonia gra prawie, że ograną 6 i może być tak, że nagle do Bolonii pojedzie skład drużyn, które praktycznie grają gotowymi drużynami, gotowymi 6. Nagle my się zameldujemy z super drużyną, super 14, ale jednak z tej 14 musimy tą 6 zacząć ogrywać, bo nie daj Boże ćwierćfinał się omsknie i jedziesz na Mistrzostwa Świata praktycznie bez ogranej 6. Zresztą masz Semen, Śliwa, Janusz, oni razem ile meczów w reprezentacji w 6 zagrali? Powiem ci z 15. A ze sobą razem? A ze sobą? Meczów o stawkę? 0. A ze sobą razem? W sensie 0, nie mówię. W sensie tak, w reprezentacji? W reprezentacji 0. No ale sami ustaliliśmy, że to jest coś innego. To jest zupełnie co innego. Dzisiaj wychodzi Popiwczak, wychodzi Firlej, wychodzi Fornal i mówią, to jest panowie zupełnie co innego. Ale granie tutaj w Polsce, jakby mówimy teraz, odjadą do Bolonii na inną halę, na wyjeździe, to jest trochę zapewne. Zapewne, że Unipol Arena będzie dużo kibiców, będzie gorąca atmosfera, że w Polsce na Mundialu będzie jeszcze goręcej niż tutaj. Tak, na Mundialu. Już nie ma łatwych meczów. Wagner będzie pod presją. Bolonia będzie pod presją, Mistrzostwa Świata będą pod presją. Już nie ma łatwych meczów. A przede wszystkim Bolonia jest ważna, oczywiście wynikowo może trener mówić, że nie, bo tak, bo on szykuje na Mistrzostwa Świata. Natomiast pamiętaj o tym, no jesteśmy w Polsce. No. Jesteśmy w kraju, gdzie jeśli odpadniesz w ćwierćfinale WNL, no to zacznie się już jazda. Ale sam trener Grbicz, dzisiaj powiedział Sebastian Świdelski, tak, prezes PZPS-u, że sam trener Grbicz sobie sam postawił cele, że oni nie stawiali żadnych celów, on sobie postawił cele i że on chce wygrywać wszystko. No skoro tak, on chce wygrywać wszystko, to jest, to jest dopiero pudrowanie. To jest dopiero dla mnie pudrowanie. Skoro on chce wygrywać wszystko, no to znaczy, że jadą do Bolonii, bo to nie jest jakiś tam etap przejściowy i nie będzie to miało znaczenia, że tam wygrają ćwierćfinał. Andrzeju, cenię trenera Grbicza, że powiedział nie, że interesuje mnie medal, tylko interesuje mnie tylko złoto. Cenię jego charakter, bo tak zawsze podchodził w reprezentacji Serbii jeszcze jako zawodnik. Przyjmuję to w ciemno. Natomiast wiesz dobrze, że wymagania w Polsce kibiców, sponsorów, samego prezesa i dziennikarzy będą jasne. Ale Witali medal, Chicago nawet nie został na mecz o brązowy medal. No i dla mnie to był, że ma jakby w dupie ten jeden, bo się przygotowuje. Dla mnie to był skandal. No a i tak przyjechaliśmy z medalem, tak? Więc
no jakby to podejście do tego VNR-u zawsze jest takie elastyczne, tak? Do VNR-u. Tylko wszystko zależy, jak jest kalendarz rozłożony. Tutaj ten kalendarz jest tak ciasny, że i VNR jest inaczej skonstruowany, że jak pojedziesz, zagrasz tylko ćwierćfinał, odpadniesz, to masz 3 tygodnie, kiedy w Polsce będzie atmosfera gęstniała. I mundial w tym roku jest też inaczej skonstruowany. Nie jest tak, jak było na przykład w Warni i Włoszech, że grałeś jednak tych meczów troszeczkę, niemal pewny awans do drugiej fazy, tam kolejne 3 mecze, tylko tutaj grasz 3 mecze grupowe i wychodzisz od razu do fazy pucharowej. I faza pucharowa jest tak skonstruowana, że do końca nie wiesz nawet do ostatniego meczu, w którym grasz w grupie z Amerykanami, czyli poważnym rywalem, na kogo trafisz do końca. I może się tak okazać, że już 4. mecz mundialu jest o być albo nie być, no, znaczy będzie na 100% tak, a już w grupie grasz z Amerykanami. Tak, no ale wiesz, trener Grbicz przez wiele lat był topowym zawodnikiem i też nie wszystko wygrał, bo jednak dużo meczów w swoim życiu przegrał i pewnie jakby komentarze ludzi na etapie jakimś tam takim, na przykład teraz po VNL-u, go będą troszeczkę mniej interesowały niż cel, który podejrzewam, że ma postawiony z PZPS-u, czyli Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie. Tak, tylko że on nie czyta komentarzy. No bo on nie czyta, okej, no będzie piekło. A tych 14 nie będzie czytało? No wiesz, no to oni też już to trochę w swoim życiu przegrali, tak, w lidze, ale to też nie jest jakby, no, grasz mecz 2 razy w tygodniu, przegrywasz, grasz lepiej, gorzej, jakieś tam komentarze są, trzeba się od tego odcinać. No jeżeli trener będzie tworzył taką atmosferę, że on ma konkretne cele i że to jest jakaś tam droga i Olek Śliwka i wszyscy powtarzają, że to jest proces, tak, że to jest jakiś tam proces, jeżeli oni wierzą w ten proces, no to jeżeli częścią tego procesu będą jakieś tam docierania się i jakieś niestety porażki, to mimo tego, że to nasze piekło będzie wrzało i wszyscy będą wkurzeni, a oni będą dalej wierzyli w to, że to do czegoś prowadzi, no to my sobie możemy tutaj dyskutować i rozkładać te naczynia. Na razie nie ma powodów do jakichś... No właśnie na razie nic się nie wydarzyło. Absolutnie. Wiesz, przegraliśmy z Francuzów, Włochami i z Iranem, który zagrał fenomenalnie, a nasi trochę musieli... Tak, ale też mówię, to trener Grbicz oczywiście chce ze zawodników zabrać tą odpowiedzialność za to, że ciężka siłownia, natomiast to na pewno swoje gdzieś tam robi, a musiał docisnąć, żeby jakiś tam ten słynne wasze mikrocykle przeprowadzić właśnie na formę lepszą fizyczną, być może już w Bolonii, tak? No właśnie, jeżeli my zobaczymy, że w ćwierćfinale nasi będą się ruszali tak samo jak w meczu z Iranem, czy jak na początku meczu dzisiaj, no to już będzie jakieś tam czerwone światło, no bo to znaczy, że nie trafili z przygotowaniem, że coś jest nie tak i że coś poszło niezgodnie z planem. No a póki co, to możemy tylko patrzeć i gdzieś tam szukać wytłumaczenia dla tego, jak nasza reprezentacja teraz wygląda. Dobra, 6 na Holandię. To ja zacznę. Dajesz. No jeśli oczywiście zdrowotnie tutaj wszystko będzie, a tego życzymy, więc zagra Bednosz Fornal. Bednosz Fornal, okej, okay, no. Janusz Butryn. Janusz Butryn, okej. Okay. Znaczy ja uważam, że kurczę, powinien Butryn dostać mecz, no dlatego wychodzę z takiego założenia, że powinien dostać mecz, nie dostał na razie, powinien zagrać. Bieniek Kłos, okej. No i Zati. I tyle. Bednosz Fornal. Okej. Okay. Jakby to też tak uważam, że tak by mogło być. Janusz Butryn. Moim zdaniem Janusz Kaczmarek. Zati i Karol Bień. Janusz Kurek. Kłos, Bieniek, Zati, Bednosz,
I nie mam pojęcia, kto drugi przyjmując. Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, ja zakładam, że Semeniu Śliwka wychodzą na Słowenię. Nie zagrał jeden mecz, no więc myślę, że dostanie drugi. No. Bardziej też jest tym, który się dobrze czuje. No tak. A wiesz, słuchajcie, no, Holandia na razie przegrała 3 mecze. No, to jest zespół, który gra w tym sezonie. To nie są ogórki. No, też dlatego mają prawie pewne zaraz wejście. No właśnie. Najważniejsze, co będzie najważniejsze. Możemy na nich trafić w świetnie. Co będzie najważniejsze w sobotę? Blok na Imira. Najlepszym blokującym według mnie, albo jednym z najlepszych, może tak, jest na lewym skrzydle Tomek Fornal. Drugi w kolejności bym dał Semena. Trzeciego bym dał Bednoża. Ale ja myślę, że trener Grbić w ogóle się tym nie kieruje. Jakby, że okay, dla niego nie jest ważne, kto jest po drugiej stronie siatki. Tylko, że ważne są jego plany i on już to ma wcześniej rozpisane, bo on chce nas doprowadzić i swoją szóstkę do jakiegoś tam punktu. I on nie kieruje się. Nawet dzisiaj jakby zakładał, że ma na przykład zagrać Janusz, bo taki był jego plan. To, że zagrał Firlej, zostało skorygowane w wyniku pewnych wydarzeń jakby u nas, a nie dlatego, że na Chiny sobie wymyślił, że zagra Firlej. Wiesz, na Chiny nie ustawiasz jakby pod Chińczyków. Tak? Ale nie, to jakby nie ustawiał sobie pod Chińczyków, tylko ustawiał sobie na kolejne mecze i z Holandią i Słowenią mieli zagrać w jakimś tam porządku tak, Firlej z Januszem. Ja mówię, że to może być jakby jeden z gdzieś tam argumentów, żeby właśnie zagrać taką parą, czyli Bednosz Fornal, bo oni są bardzo dobrymi blokującymi na lewym skrzydle, a trzeba będzie zatrzymać Libira. Czyli Fornal, Bednosz. Tak. Okay. Fornal, Bednosz. No to zobaczymy. Kto wygra, ten stawia przejazd w hulajnogą. Dobrze, ale chyba różnimy się co do tak naprawdę atakującego, bo ty dałeś Butryna, ty dałeś Kaczmarka, ja dałem Kurk. Czyli chyba to będzie rozstrzygnięcie. Tak jest. No bo skoro trener Grbicz jest fanem 4-4-2, to... Ja Janusza. Jeżeli jest fanem 4-4-2, no to moim skromnym zdaniem jednak Kaczmarek będzie tym zmiennikiem. I dlatego też tak obstawiam. Zagra z Januszem. Dla mnie istnieje tylko jedyna już zagadka, czyli kto będzie czwartym przyjmującym, i to uzależniam A od zdrowia Bartosza Bednoża, i B, jeżeli Bartosz Bednosz jest zdrowy i gotowy, to ja jednak uważam, że o walkę o to ostatnie miejsce toczył Kwolek z Fornalem. A ja uważam już, że walka o Mistrzostwa Świata się jeszcze rozegra o 14. Natomiast tu pojedzie Kwolek. I też ze względów zdrowotnych. Znaczy, wiesz, Bartek ma za dużo kłopotów teraz zdrowotnych, że tego. Natomiast Kwolek jest zdrowy, zagrał dobre mecze i nie ma żadnego ryzyka, tak, w Bolonii. Zdrowotnego ryzyka. A Bartek zostanie w grze o Mistrzostwa Świata, natomiast zdrowotnie no, będzie potrzebował jeszcze trochę czasu, żeby dojść. A pamiętajcie, oprócz Wagnera jeszcze gdzieś są planowane jakieś mecze towarzyskie. Damian Dacewicz wszedł do pokoju. Damianie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Damianie, czy dołączysz do prawdy siatki w dniu jutrzejszym? A polejesz drinka? Poleję drinka, jeżeli będzie taka potrzeba, ale pytam, czy jutro zagościsz do naszych widzów, którzy się o ciebie dopytują. No pewnie, że tak. Jesteśmy umówieni jutro? Zgadza się. Jutro Damian Dacewicz. Tak jest. Dziękujemy. Dziękuję. Musimy polać drinka Damianowi. Trzymajcie się. Hej. Dzięki. Dobranoc. Tak.